aby się pomodlić. Czas już na wiecezu. A na wieki wieków amen. Na co cię tu przyniosło, moje dziecko? Przyniosłam pani ratuszkę. O, chodzę tu bliżej, postaw na stole. A ja się z tobą pomamię, bo przecież sama jestem w chałupie. Pomodlimy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Tyś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za wszystkie dusze zmarłe z naszych rodzin, wieczny odpoczynek raczej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen. No, życzę Ci, moje dziecko, żeby Bóg Cię darzył największym zdrowiem i Twoich rodziców, że pamiętali i przysłali Cię tu do mnie. Życzę Pani dużo zdrowia. Bóg Ci zapłać, moje dziecko. Co do płatek, dziecko, zjedz. Ale może i kawałeczek zaniesiesz do domu swoim rodzicom. No, siadaj tu koło mnie. To ci opowiem, jak to dawniej bywało. Jak jeszcze trochę dorośniesz, to dziewuszki takie w starszym wieku od ciebie wychodziły na dwór i wołały: hop, hop, z której strony mój chłop? Albo liczyły po kołki w płocie. Kawalier wdowiec, kawalier wdowiec. Wiesz, tak to bywało. A po co tak robiły? Po co tak robiły? Bo chciały się dowiedzieć, z której strony w przyszłości przyjedzie do nich chłopak, żeby mogły się wydać za mąż, żeby nie zostały starymi pannami. A jeszcze szły czasem do kumory, przynosiły stamtąd kawałki sap i układały na podłodze. Para, 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 albo była jedna. I która miała parę, to znaczy, że tego roku za mąż wyjdzie. A która wypadła nie para, no to jeszcze musiała zostać w chałupie. Ale i starsi ludzie, a szczególnie jak jeszcze młodzi rodzice, a może i twoi rodzice byli, tylko ty nie zwróciłaś uwagę, że poszli do sadu budzić drzewa. Uderzały się kirą i wołały: będziesz rodzić, ty nie będziesz. Będziesz rodzić, ty nie będziesz. I tak ci trwało całe wieczory, aż prawie do północy. Tak się zabawiały dziewuchy, a chłopoki potrafiły robić przeróżne psikusy. Wtedy, kiedy ludzie się modlili na pasterce w kościele, to one przychodziły, wynosiły bramy od chałupy, zanosiły gdzieś na drugie podwórko albo na trzecie, potrafiły wóz wystawić na kalenicy, na stodole. Cały czas rozrabiały bez całą noc. I dziewuchy później, jak wracały z kościoła, dopiero miały problem. Ale wiesz co? Ale one wcale się nie przejmowały tym. Bo chłopaki chodziły tam, gdzie były ładne dziewuchy. To znaczyło, że się interesują tymi dziewuchami i że dziewuchy nie będą starymi pannami, bo chłopaki będą ich chciały. A poczęstujesz się jeszcze czymś tu u mnie może? Czy już jesteś po wieczerzy? Po wieczerzy. Już jesteś po wieczerzy, tak? To weź ten opłateczek, zaniesie swoim rodzicom
Talerzyka to ci nie będę oddawała, ale ścireczkę to zabierz im. Moje dziecko, ale czego oni ci tak nic nie dali? Tak przyleciałaś, nie ubrałaś się nic. Bo to tylko przez ulicę, tak? To przez drogę taką, tak? Basum, ale teraz to ja ciebie odprowadzę. Dam ci tutaj mój bureczek, żebyś mi nie zmarzła. Zabierz sobie tę ścireczkę do domu. A wiesz co, ja mam tak dużo jeszcze tego opłatka. Widzisz, tu pewnie nikt mnie nie nawiedzi jedno to. A dam ci jeszcze cały takie opłateczek. To w domu sobie zrobisz świat. No i co, i później zawiesisz go u pułapu, powiedz sobie, tata zawiesił u pułapu, żeby przez cały rok nie zabrakło mu chleba i nie było w chałupie głodu. To chodź moje dziecko, ja cię teraz odprowadzę do chałupy, a sama już dalej pójdę na pasterkę. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Proszę się z nami włączyć do śpiewu. Wszystko się raduje na tym Bożym świecie, więc i Ty, Maryjo, dziś nie płacz nad dziecięciem. Lulaj go, Matko, lulaj, lulaj przy sercu swoim, to święte Dziecię Boże, choć tajni pośród koni. Lulaj go, Matko, lulaj, lulaj, by w śnie odpoczął. Niech czuje Twoje ręce, on wierzy Twoim oczom. Nie płacz, Matko, nie płacz, cóż, że leży w żłobie, wszak to Dziecię Święte teraz jest przy Tobie. Lulaj go, Matko, lulaj, lulaj przy sercu swoim, to święte Dziecię Boże, choć w tajni pośród koni. Lulaj go, Matko, lulaj, lulaj, by w śnie odpoczął. Niech czuje Twoje ręce, on wierzy Twoim oczom. Nie płacz, Dziecię, nie płacz, cóż, że leżysz w żłobie, przecież święta Matka Boga widzi w Tobie. Lulaj go, Matko, lulaj, lulaj przy sercu swoim, to święte Dziecię Boże, choć w tajni pośród koni. Lulaj go, Matko, lulaj, lulaj, by w śnie odpoczął. Niech czuje Twoje ręce, on wierzy Twoim oczom. Lulaj go, Matko, lulaj, lulaj, by w śnie odpoczął. Niech czuje Twoje ręce, on wierzy Twoim oczom. Szła kolęda w noc grudniową, pukała do drzwi i wołała, żeby ludzie do stajenki szli. Dziecko małe, maluszeńkie przyszło na ten świat, a w stajence ściany cienkie i dziurawy dach. Urodziła Matka Boska synka, mroźny wieczór. Co tu robi, żeby
zimna nie czuł. Co tu robić, co tu robić, żeby zimna nie czuł? Zatroskała się kolęda, że tu taki mróz. Trzeba prędko okryć dziecko, najcieplejszą z chust. Zimno dziecku, zimno matce, obydwoje drżą. Hej kolędo, hej kolędo, prowadź ich w nasz dom. Urodziła Matka Boska synka, mroźny wieczór. Trzeba zabrać go do domu, żeby zimna nie czuł. Trzeba zabrać go do domu, żeby zimna nie czuł. Uśmiechnęła się kolęda, a my razem z nią. Matka Boska i dzieciątko będą mieli dom. Wejdą razem z tą kolędą w nasz rodzinny krąg. I już nigdy nie odejdą stąd. Urodziła Matka Boska synka w mroźny wieczór. Przytulimy go do serca, żeby zimna nie czuł. Przytulimy go do serca, żeby zimna nie czuł. Urodziła Matka Boska synka w mroźny wieczór. Przytulimy go do serca, żeby zimna nie czuł. Przytulimy go do serca, żeby zimna nie czuł. Dzięki bardzo. Przewoływał ku tym ziemi porą.
tylko nie wiem. I myśli na wesołą nowinę, bardzo czystą, zrodziła dziecinę. I myśli na wesołą nowinę, bardzo czystą, zrodziła dziecinę. Zdjęła panna swój rąbeczek z głowy, ściele w żółtku, panu Jezusowi. Mojego domostwa i żeby się nic nie przydarzyło. A teraz kadzidełko i kredę schową tutaj pod pasjeczkę. Niech ta będzie, bo jak człowiek się trochę rozchoruje, to można sobie uskrobać kredy do święcony wody, dosypać kadzidełka, wypić i zaro się człowiekowi inaczej zrobi na duszy. Mędrcy świata monarchowie, gdzie śpiesznie dążycie.
Powiedz też nam, czy królowie, chcecie widzieć dziecię. Ono w żłobie nie ma prawa i nie prawie dzierży. Ono w żłobie nie ma tronu i berła nie dzierży, a proroctwo jego zgonu już się w świecie szerzy. Muszę teraz trochę przygotować, bo to przecie dzisiaj już chodzą kolędniki, a i ksiądz zaczął kolędę. I może tu przyjdzie do mojej chałupy. Niech będzie pokolony Jezus Chrystus. A na wielkie wieków amen. Przyszliśmy tu po kolędzie, bo chodzimy dzisiaj wszędzie. W tej kolędzie kto tu będzie, każdy się ucieszy. A kto co ma podarować, niech się tu pospieszy. Sastrzenicko jak jaglicko. Sast jęczmień jak pień, żeby się rodziło, dozło w całym nowym roku. Przy onej dolinie w ludzkiej krainie paśliśmy owce w gęstej krzewinie. Lecą, krzyczą aniołkowie, chodźcie tutaj pastuszkowie do Betlejem. Ja jako żaczek, mały robaczek, rączkę i koszyk podnoszę, o kolędę proszę. Gajka, gajka, zieleni się trawka, trawka. Tam pasterze paśli owce, jedli kaszę z garnka. Tam pasterze paśli owce, jedli kaszę z garnka. Anioł im się ukazał, ukazał i tak im powiedział, i tak im powiedział, że się Chrystus narodził, żeby każdy wiedział. Że się Chrystus narodził, żeby każdy wiedział. Dobądź ku barogu, zagraj chwałę Bogu, zagraj chwałę Bogu. Ale, ale, aleluja, chwała Panu Bogu. O, jak ładnie śpiwota, a zaśpiwota jeszcze jakąś kolędę, kawałeczek, choć jedną z groteczkę. Dzisiaj Betlejem wesoła nowina. Że Panna czysta, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi nas, oswobodzi anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydle tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. No, mogę ci tutaj, żebyś tam mieli się czym pożywić po drodze, bo to przecież żeś ta się zeszli, tyle można jabłka, orzechu, bądą. O i taki ciasteczku w pierniczku, bo to przecież na Trzech Króli to muszą być pierniki. Bo powiem wam, że jak takie starsze chłopoki przychodziły dziewuchy po kolędowaniu, to one się bawiły w króla migdałowego. Zjadały pierniki i który znalazł w pierniku migdała, to został królem migdałowym i wybierał się królową migdałową. Patrzę, to jest dzieci tą parę racusków. Dobry zwyczaj. No tak było. Tak było. No to i podziel się z chłopakami. Za kolędę dziękujemy, zdrowia, szczęścia wiszmiem, a żebyście długo żyli, a po śmierci w niebie byli razem z aniołami. A Bóg wam zapłać, chłopaki, Bóg wam zapłać. Na przyszłych rokach jeszcze będę żyła, nie zapomnijcie przyjść do moich chałup. Będę miała urodzaj, tak nasypały mi coś z Boża, ola Boga. Będę później musiała pozbierać i wysieję trochę na polu.
takiego dobrego przyniesionego zboża przez kolędników, ani kurum trochę to się kurwy według dobrze, nie? A dobrze, zresztą nie opuściły moich chałupy. Wieconoki, szczodroki, powiadali nam, siadła panna na stołeczku, kolęda daje dzieciom po co roku, kolęda grzeczna pani, śliczna pani, dajże nam szczodroku, a jak ich nie macie, dajcie chleba klin, zapłaci wam sam Pan Jezus za ten szczodry dar, za ten szczodry dzień. Nie piekła, żeby na łopacie poleciała do piekła. Ta gospodyni, co nam dała, żeby się do nieba dostała. A ta gospodyni, co nam nie dała, żeby na łopacie do piekła poleciała. Ale można życzenia. Ale zaśpij Wojta jeszcze jedną kolędę, to ja bym tu naszych ujeźdźców, drodzków i chleba. Zaśpij Wojta. Przylecieli aniołkowie, jak ptaszkowie z nieba. Zaśpiewali dzieciąteczku, wesoło jak trzeba. Hojże, hojże, Panie Jezu, hojże, hojże, chodź, chodź. Śpiewaliśmy, budziliśmy pastuszków całą noc. Hojże, hojże, Panie Jezu, hojże, hojże, chodź, chodź. Śpiewaliśmy, budziliśmy pastuszków całą noc. Biegajcie szprędko do szopki, pokłon mu oddajcie i wesoło, hojże, hojże, przed nim wykrzykajcie. Hojże, hojże, Panie Jezu, hojże, hojże, chodź, chodź. Niech ci będzie wieczna chwała za tę chwalenną noc. Hojże, hojże, Panie Jezu, hojże, hojże, chodź, chodź. Niech ci będzie wieczna chwała za tę chwalenną noc. No, poprawiłeś nas się w tym śpiewaniu. To fartuszek se weźmiesz. No ta tutaj. Chleba, kawałeczek. O, i jabłka jeszcze są, dwa jabłuszka zostały. Może kosicka. O. I orzechu bym jeszcze dom. I ty trochę. I zamiast codrożków to są takie serduszka z codrożkowe. A chce ta racusków jeszcze? No jeszcze bym racusków. Mogłem zapłać, żeś tam odwiedzili moje chałupy. Przejdźcie na przyszły rok, nie zapomnijcie. Ja za wami dysku.
pójdę, bo tam pies pewnie się urwał. Tak. Łańcuchaj, żeby was nie pogryzł. Poczekaj tam. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Stańcie pasterze, Bóg się wam rodzi. Czemu pędzej się wybiegajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Prędzej się wybiegajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Poszli znaleźli dzieciątko w grobie, z wszystkimi znaki dali sobie. Jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości. Powitaj Zbawcą, z dawna żądanym. 4000 lat wydał danym. Czekali, a tyś tej nocy nam się objawił. Na ciebie, króle prorocy, czekali, a tyś tej nocy nam się objawił. I Jezu ukochany, o
prawdziwy, tyś człowiek i Bóg prawdziwy, ty łączysz w boskiej osobie. Go! No.
mi wierzyć, bo to święte światło udałeś, gdy mam się do nich, do tej chałupy, to wypol ze krzyż na belce i okać chałupie ściany, żeby było tak zawsze, jak to z Bogiem. Mój Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Żyć zawsze z Bogiem, bo bez Boga ani do proga, jak było zawsze jest dziada, pradziada. O Maryjo Jezu drogi, zaprosił się na sekundy w nasze drogi, żeby się zawsze tylko dobrze w naszej chałupie działo. No takśmy donieśli to zapol, że ogień w piecu, żeby się chleb zawsze wypiekał. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pol się, Ognie Święty, żebyś nam chleb zawsze dobrze wypiekał, żebyś nigdy nam niego nie zbrakło. No i pod blachą. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pol się, Ognie Święty, żebyś nam chałupę ogrzywał i strawę gotował, żeby nam cię nigdy nie zbrakło. Wypolił to, co zła, zostawił dobre i tylko w dobrej wierze służył. A teraz oddaję tobie, Pietrek, tę grunnicę. Przecież to pierwsze wasze grunnictwo. Wypol i ty krzyż na belce i oświć tę chałupę. Znacę ten krzyż na suficie, by miłość i zgoda była teraz i przez całe nasze życie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Trzymaj Zośka i ty oświć wszystkie kunty nasze. Matko Bosko Gromniczna, niech to światło z tej grumnicy donum zdrowie i chroni nas dum i całą naszą rodzinę od wszelkiego zła, od choroby. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Od ognia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Od wilku. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Od burz i błyskawic. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. To widać ładnie polu nas, te świece ładnie poświęcane tym blaskiem tych świec, to jest taka modlitwa piękna. To choć teraz mówimy ładnie. Matko Bożo Grumniczno, Pani Najdroższa, blaskiem tych świec my Ciebie dzisiaj błagamy, byś zawsze strzegła tych naszych dróg i stała tuż za plecami. Od ognia, wilków, od gromów strzeż, a gnających w opiekę bierz. Cud najmłosierdzia się spełnić ma, kiedy gromnica się pali ta. Jedna część Matki Boskiej Gromnicznej. A teraz pośpiewamy sobie kolęd, bo tak na koniec grumniczny jeszcze można było śpiewać kolędy, więc zaśpiewamy. Chodziła w stajni powiwszy, siankiem go okryła. Oj, siano, siano, siano jak lilia, na którym kładzie Jezusa Maryja. Matka Najświętsza zalewa się łzami, gdy dziecię zziemłe tuli pieluszkami. O nędzo, nędzo, jakżeś mi jest droga, kiedy osłaniasz Syna Stwórcę Boga. O Boże wielki, umysł mój za mały, wypojął wszystko, co wyroki chciały. O Panie, Panie, jakżeś nie jaki rozkaz święty. Mesjasz przyszedł lud z piekieł wybawić. Przykład najświętszy z
do stajni wepchnęli. Triumfy Króla Niebieskiego stąpiły z nieba wysokiego, pobudziły pasterzów do bytku swego stróżu śpiewaniem, śpiewaniem, śpiewaniem. Chwała bądź Bogu wysokości, a ludziom pokój na niskości. Narodził się Zbawiciel, dusz ludzkich odkupiciel. Wiecznego Boga bez rodzica, by nas piekła pozbawił, a niebieskich postawił pałaca. Bóg się rodzi, no w struchleje Pan niebiosów obnażony. Ogień szemnie wraz ciemnieje, ma granice nieskończone. Zgardzony, okryty chwałą, ścierlenny król nad wiekami, a Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Proszę Państwa, nasze spotkanie dobiegło końca. Poproszę wszystkich kierowników zespołu tu na scenę. Szanowni Państwo, chyba nikt z nas, kto na tej sali dzisiaj przebywa, nie ma wątpliwości, że te święta są magiczne i te Państwa występy utwierdziły nas w tym fakcie, za co bardzo, bardzo jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję. Szanowni Państwo, przygotowaliśmy takie podziękowania, co prawda one są symboliczne w postaci dyplomów i myślę, że dla przedstawicieli czy kierowników zespołów przekażę w imieniu Pani Dyrektor, która musiała opuścić nasze wydarzenie, za co kazała przeprosić Państwa. Podziękowanie dla zespołu Korzenie z Łagoszowa za reprezentowanie tradycji Bożego Narodzenia w zwyczajach i wierzeniach ludu. Dziękuję. Bardzo, bardzo piękny występ. Piątkowy, kolejność przypadkowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Podziękowania dla zespołu Kompany. Dziękuję bardzo. A propos zespołu Kompany, widzę na sali pana Ryszarda Wróblewskiego. Panie Ryszardzie, witam pana bardzo serdecznie. Przepraszamy za faux pas. Nie wiedziałem po prostu, że jest pan na sali. Wszystko witam dobrze. Serdecznie. Nie wszyscy może wiedzą, ale pan Ryszard jest światowej klasy tenorem, a w tej chwili opiekunem i mentorem zespołu Kompany. Witam serdecznie, panie Ryszardzie. Podziękowania do zespołu seniora Swobodna i Jesień. Dziękuję bardzo. Podziękowania do zespołu Subotka. Dziękuję bardzo. Proszę.
i podziękowania dla grupy folklorystycznej, dziecięcej grupy folklorystycznej i muzycznej. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, że panowie przybyli. Przyjemność, szanowni państwo, bo po naszej stronie ja wiem, że kto śpiewa kolędy, to z podwójną mocą się modli. Także myślę, że tak jest. Udowodniliście wszyscy państwo dzisiaj, że ta moc jest tutaj. Chciałbym serdecznie wam wszystkim podziękować za piękne, piękne występy, za to wasze świadectwo tej tradycji, którą okazaliście w tym miejscu. Zapraszam za rok. Myślę, że już to wydarzenie odbędzie się w większym gronie. Jeszcze raz serdecznie państwu bardzo dziękuję. Dziękuję również oczywiście wszystkim organizatorom, osobom, którzy przygotowali to nasze wydarzenie i do zobaczenia, szanowni państwo, za rok. Dziękuję bardzo. Na dole jest przygotowany słodki poczęstunek. Wszystkich zapraszam na dół. Dziękuję. Na słodkości, żeby był słodki cały rok.